Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie pokażę Wam w jaki sposób na zwykłej drukarce 3D wykonać wydruk wielokolorowy. No i standardowo na początku pokażę Wam to na przypadku Idea Makera, ponieważ jest to mój główny slicer, na którym pracuję. Na no a później pokażę Wam też, jak zrobić to w przypadku Cury. No więc, zaczniemy sobie od tego, że będziemy chcieli odpowiednio skonfigurować Idea Makera, żeby móc zatrzymywać wydruk na pewnej wysokości, która nas interesuje. Więc żeby to zrobić przejdziemy sobie do ustawień drukarki. Możemy sobie to wejść w ten sposób. No i przejdziemy do zakładki Advance. I tutaj mamy taką kolumnę Custom g -Code. I musimy tutaj zaznaczyć to pole. Idea Maker jest programem, który jest stosowany głównie przez producenta tych drukarek od Rise Touch, czy jak one się tam nazywają. No i one mają jakieś tam Swój G-code własny, którego drukarki z Marlinem i inne podobne mogą nie obsługiwać i raczej nie obsługują. Dlatego zaznaczając to, usuniemy ten G-code. No i tutaj musimy wpisać komendę, która sprawi, że nasza drukarka spauzuje wydruk. No i teraz tutaj mamy kilka opcji. Na początku polecam Wam wpisać tutaj po prostu M600 i sprawdzić, czy to, co pokażę w dalszej części filmu, zadziała, czyli czy drukarka zatrzyma wydruk na odpowiedniej wysokości. To powinno zadziałać na większości drukarek z Marlinem, z tym, że żeby to działało, to w Marlinie musi być aktywna funkcja Advanced Pause Feature w konfigu. To musi być skonfigurowane, żeby to działało. Możliwe, że macie to skonfigurowane automatycznie, możliwe, że to ustawialiście, możliwe, że nie wiecie nic na ten temat, więc w tym przypadku powinniście to sprawdzić. Tak po prostu pociąć model, tak jak Wam później pokażę i sprawdzić, czy coś się stanie na odpowiedniej wysokości. Jeżeli macie drukarkę z Duetem Wi-Fi, no to tutaj powinniście wpisać M226, z tym, że to wymaga skonfigurowania makra w pliku pause G. No i jest jeszcze możliwość, że tak jak w przypadku tej drukarki, którą teraz testuję, czyli Safire S Pro, nie zadziała ani jedno, ani drugie, bo nie jest to wersja jakaś tam oficjalna Madlina. W tym przypadku zadziałała komenda M25. Podobnie może być na przykład na jakichś Alpha Vice które też mają czasem jakieś różne soft który nie jest taki typowy, nie jest takim typowym Marlinem. Także w razie czego, jeżeli nie działa wam jakaś komenda, to macie taką możliwość, jak wam tutaj pokazałem, macie takie koło ratunkowe. Jest jeszcze jedna możliwość, gdyby to M25 w ogóle nie zadziałało, możemy zrobić taki kod, który ja tutaj napisałem i zrobić to, co robi drukarka, czyli odjechać od wydruku, poczekać chwilę aż wciśniemy przycisk. Zrobić to możemy manualnie. Możemy zrobić to manualnie, wklejając ten kod. Ten kod macie w opisie, no i ja wam też teraz tutaj szybko, opiszę, co tutaj w nim się dzieje. Komenda G91, relatywne pozycjonowanie, to nam pozwala wycofać filament po prostu o jakąś wartość do tyłu, czyli o 2,7 mm z prędkością 50 mm na sekundę, czyli 3000 mm na minutę. To jest zwykła retrakcja. Ja tak napisałem retrakcję, czyli wycofałem ten filament do tyłu. Później znowu absolutne pozycjonowanie to już kiedyś tłumaczyłem, nie będę tutaj się teraz w to zagłębiał. No i G1X10Y10 oznacza, żebyśmy odjechali głowicą w punkt 1010 10. i G460 oznacza, i to powinno już działać w praktycznie każdym sofcie, to oznacza poczekaj 60 sekund. Możemy wpisać więcej. W każdym razie po tych 60 sekundach druk zacznie być automatycznie kontynuowany. Z tym że to polecam tylko w przypadku, gdyby żadna z wcześniejszych możliwości Wam nie działała. No ale nie będę teraz w to wnikał. założymy, że wszystko jest tak jak trzeba, czyli wpiszmy sobie M600, ja sobie wpiszę M25, bo już wiem, że M600 mi nie działa, no ale klikamy Save i mamy już w pewnym sensie slicer przygotowany. Ja tutaj jako model taki, na którym będziemy działać, wybrałem taki pachołek. Tak, żeby sobie zrobić to, ten druk wielokolorowy, przechodzimy do Edit, Advance i zakładka Oder. I tutaj mamy taki fragment okna podpisany Pause at Height. Czyli zatrzymaj na pewnej wysokości. No i ja wiem, że ten mój model tutaj ma 50 mm wysokości, czyli załóżmy, że ja chcę, żeby on miał w sumie 5 pasków na sobie, czyli akurat jak podzielę przez 10 mm, to będzie takich 5 miejsc na pauzę, czyli wpiszesz tutaj 10 mm, 20, 30 i 40. To znaczy, że jak drukarka będzie drukować i dojedzie na wysokość 10 mm, to w tym momencie zatrzyma się głowik, co odjedzie na bok. Ja będę mógł w tym momencie wymienić filament na inny kolor, kliknąć przycisk na ekranie i kontynuować wydruk. Potem to samo na 20 mm, na 30 mm i na 40. Mm. Klikam OK, zapisuję. No i teraz już mogę sobie ten mój model pociąć. Klikam slice. No i mogę tutaj wyeksportować plik na kartę pamięci, no i zacząć wydruk. Co będziemy robić dalej w rzeczywistości, pokażę wam za chwilę, ale teraz jeszcze też szybko pokażę wam jak to zrobić w Kiurze. Zobaczcie, w Kiurze mam ten sam model, przechodzę sobie do Extensions, Post Processing i Modify G-code. No i tutaj już mam taki skrypt odpalony Pause at Height. I tutaj, jeżeli chciałbym zrobić więcej tych pause, no to sobie będziemy dodawać skrypt, ale jeszcze tutaj wam pokazuję to dlatego, że tutaj mamy też tą wersję dla różnych drukarek. Jeżeli mamy soft Repeater, to klikamy tutaj. Jeżeli mamy dueta na to klikamy tutaj, bo one używają innej komendy, czyli to, co ja Wam wyjaśniałem wcześniej. Załóżmy, że mamy Marlina, czy tam jakieś takie podobne. Wybieramy ten zwykły. No i wtedy tutaj nam się pojawia taki napis. No i teraz tak, po prawej mamy do wyboru, czy chcemy się zatrzymać na pewnej wysokości, czy na pewnym numerze warstwy. Ja wolę na pewnej wysokości, tak jak wtedy. Załóżmy, że na 10 mm. Tutaj wpisujemy, w jakim punkcie x, y chcemy, żeby nasza drukarka się zatrzymała. To znaczy, w jakie miejsce chcemy, żeby głowica dojechała po zatrzymaniu wydruku. Czyli to, co też tam ręcznie wpisywałem, w przypadku, gdyby tam nam coś nie działało. 10, 10 mm, OK. Retrakcja. To samo, co robiłem ręcznie. Czyli 2,7 mm, bo takie mam dla tej drukarki parametry. Mogę sobie tutaj wpisać więcej, na przykład 20 mm, jeżeli chcę, żeby bardziej mi się ten filament wycofał. Prędkość retrakcji to oczywiste. Extrude Amount to jest jak już wymienimy ten filament, to ile ta drukarka ma go jeszcze przepchnąć, o ile dobrze kojarzę. Tutaj zostawiam 0, tego nie trzeba używać. Tutaj jest prędkość tego wprowadzenia filamentu z powrotem. Redu Layers to jest akurat ciekawe. Możecie sobie tutaj ustawić na przykład na 1. To sprawi, że drukarka po wymianie filamentu jeszcze raz wykona tą samą warstwę. Jedną. Możemy zrobić, że na przykład jeszcze raz dwie. Ale to już przesada. Ja tutaj korzystam z 0, bo nie uważam, że jest potrzeba, ale gdybyście chcieli wzmocnić połączenie między tymi kolorami, to możecie wybrać 1. No i to ostatnie pole to jest temperatura, do której wychłodzi się dysza po zatrzymaniu. Tego też uważam, że nie ma co używać. Jak robimy taki wydruk, to raczej planujemy być obok drukarki i od razu po zapauzowaniu wydruku wymienić filament. Przynajmniej ja tak to widzę. No i tak jak wcześniej, jeżeli chcielibyśmy więcej tych zatrzymań, no to dodaję skrypt jeszcze raz. Tu już wtedy na 20 mm, i tak dalej, i tak dalej. Przypomniała mi się jeszcze jedna ważna rzecz, od której chcę Wam powiedzieć, która przyda się w przypadku drukowania takich modeli, gdzie punkt zatrzymania jest bardzo istotny. Jeżeli ustawiamy, tak jak tam, żebyśmy się zatrzymali na 10 mm, to zobaczcie, jak to się stanie. To nie będzie tak, że drukarka wydrukuje tą 50 warstwę na 10 mm i teraz się zatrzyma, i potem będzie drukowała kolejną warstwę na 10,2 mm, 10, tylko to będzie tak, że drukarka skończy drukować tą 49 warstwę na wysokości 9,8 mm i teraz się zatrzyma. I 50 warstwa, czyli ta już na 10 mm, będzie drukowana już po zatrzymaniu, czyli to już będzie na nowym kolorze drukowane. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli robicie jakieś napisy, które chcecie, żeby były w innym kolorze, to musicie być bardzo precyzyjni i zatrzymać ten wydruk na. Odpowiedniej warstwie i ta informacja, myślę, że Wam w tym pomoże. No dobra, no to teraz przechodzimy do wydruku. Jak widzicie, ja już tutaj uruchomiłem drukarkę. Mój model już się drukuje. No i tak, jak ustawiłem sobie pierwsze zatrzymanie na 10 mm, tak muszę poczekać teraz, właśnie, aż model wydrukuje się do tego miejsca, żeby Wam pokazać, co się będzie działo dalej. W każdym razie, jak już Wasza drukarka dojedzie do tego odpowiedniego miejsca, wydrukuje ten model, no to powinna odjechać od modelu, dojechać w wyznaczone miejsce lub takie ustawione gdzieś tam w softie i zatrzymać się, poczekać na Waszą akcję. W tym momencie najprawdopodobniej od modelu będzie odstawał kawałek materiału, który polecam obciąć takimi cążkami, żeby ten model był czysty. No i jeżeli gdzieś Wam ten materiał jeszcze się obok zapodział, no to również polecam go usunąć. Następnie wyciągamy filament, którym drukowaliśmy z dyszy z ekstrudera i wkładamy tam nowy filament. Doprowadzamy go do dyszy, tak żeby zaczął już tam ten materiał wylatywać, no i przepychamy go dalej, aż oczyścimy dyszę z poprzedniego koloru. Czekamy, aż nowy kolor zacznie z niej wypływać. No i tutaj również pamiętamy o tym, aby ten materiał, który wypłynął, usuwać, żeby on nam nigdzie w ten model nie wpadł, żeby się niepotrzebnie nie przykleił. Gdy nowy materiał mamy już przepchnięty, no to na naszej drukarce klikamy przycisk, który powinien wydruk kontynuować. No i drukarka powinna zacząć drukować go dalej. Z tym, że teraz ten wydruk będzie tworzony już z pomocą tego nowego koloru. Na każdej tej kolejnej wysokości, którą ustawiliśmy, będziemy musieli wymieniać filament. No i jak się pewnie domyślacie, jest to dość żmudna robota, ale daje całkiem przyjemne efekty. Jak widzicie, ten pachołek, który wydrukowałem, wygląda naprawdę ładnie, no i robi wrażenie, a szczególnie na kimś, kto nigdy wcześniej nie wykonywał druku wielokolorowego. W miejscach, w których nasz wydruk jest zatrzymywany, mogą powstać takie małe zadziory, takie małe dodatki filamentu, które nie powinny tam być, ale one bardzo łatwo się usuwają. No i tak naprawdę możemy paznokciem to nawet odskrobać, no i nie ma po tym śladu. Oczywiście za pomocą tej metody nie wykonacie takich fantastycznych wydruków jak za pomocą drukarki, która faktycznie potrafi drukować wieloma filamentami, ponieważ tutaj ogranicza nas to, że kolor możemy zmieniać co warstwy, a nie w dowolnym momencie warstwy, także nie uzyskamy takich fantastycznych wydruków, ale tak czy siak daje nam to namiastkę tej technologii za pomocą zwykłej drukarki 3D. Moim zdaniem świetnie nadaje się do robienia różnych napisów czy tabliczek takich jak ta z tym że pamiętajcie muszą one być odpowiednio do tego przygotowane napisy które tam są czy fragmenty tego znaku muszą być na różnych wysokościach żebyście mogli zmienić filament i ukryć ten filament który był wcześniej linki do obu modeli gdybyście chcieli sobie to przećwiczyć zostawiam wam w opisie no i to tyle w tym filmie mam nadzieję że wam się podobał i że nauczyliście się z niego czegoś nowego jeśli tak było, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. No i zapraszam Was również na moją grupę na Facebooku o nazwie Majsty Artka, szczególnie jeżeli chcecie się na przykład dzisiaj pochwalić swoimi wielokolorowymi wydrukami. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!